Witam, z tej strony Nightshade, a to jest rozdział 13 Fallout Equestria. Głosy przeszłości. To historia o duchach, one wszystkie są zmyślone. Dom, zrzeknij się prawdy zawartości skarbca i jest twój. Wieśnie Gaur, wskazując końcem skrzydła na Wenzeore 7. Umowa stoi? Skarbiec pełen wspomnień, wyrwanych z umysłów kucyków, nieżyjących od 200 lat. Albo miejsce, które mogłabym nazwać domem? Nie będzie ci potrzebny? Spytałam ostrożnie. Do obrony? Teraz, kiedy ja tu rządzę, przeniesiemy się do samego strzaskanego kopyta. Nie mamy już wystarczająco dużo kuców, żeby efektywnie obsadzić wszystkie posterunki. Musimy zewrzeć szeregi i zbudować nowe linie obrony. Jeśli będziemy mieli szczęście, łowcy Redaya uciekną do swych nor, żeby lizać rany. Ja nie wierzę w szczęście. Gaud uśmiechnęła się twardo. Wolę wierzyć w chciwość innych. Zazwyczaj znacznie lepiej na tym wychodzę. Kiwnęłam powoli głową. Twoje kucyki nie splądrują go, kiedy mnie nie będzie? Gaud uśmiechnęła się. Najwyraźniej byłam coraz lepsza w zadawaniu pytań, które uważała w danym momencie za właściwe. Nie, jeśli powiem im, żeby tego nie robili, z nietypową sympatią w głosie dodała. Wszyscy są ci wdzięczni za to, co dla nich zrobiłaś, a ci, którzy nie uważają, że są ci coś winni, mają na tyle olej w głowie, żeby nie ściągać na siebie gniewu lokalnej smokobójczyni. Spojrzałem na unieruchomiony pociąg sklecony ze złomu szopy, widząc je w zupełnie nowym świetle. To może być mój dom, nasz dom, jeśli Kalem i Tivel z Remedy tego zechcą. Miejsce na odpoczynek, miejsce, gdzie Kalamity mógłby zawiesić swój kapelusz, oczywiście w przenośni, biorąc pod uwagę, że nawet w nim spał, tak samo jak nie zdejmował do snu uprzęży swojego siodła bojowego. Obeszłam go dookoła, napawając się go widokiem. Na tyłach znajdowała się pompa do wody, ruszta do gotowania, niewielki oczyszczacz wody w dawnej prywatnej kwaterce Gaud. Poza wagonem pasażerskim w pociągu było jeszcze kilka wagonów bydlęcych z zamkami i dwa wagony towarowe. Każde z nas miałoby własny kąt i mnóstwo miejsca na nasze rzeczy. Generator w jednej z szop zapewniał światło w noc i zasilał znajdującą się w dalszym z wagonów towarowych lodówkę. Spojrzałem na platformę strażniczą nad dawnym biurem Gaud. Kaleb i ty pomachał mi swoim zabandażowanym skrzydłem. Prawie skończył montować trzyluchowe działko plazmowe na swoim miejscu. Zacząłem się zastanawiać. Kalamity był jedynym z naszej trójki potrafiącym obsługiwać tego potwora, ale może zdołałabym przerobić je na podobieństwo automatycznej wieżyczki? Pomyślałem o konwoju w niebiesko-białym kamuflażu, doskonałym źródle potrzebnych mi części. Prawda, to miejsce było brudne, zardzewiałe i pełne zgniłego siana, ale większość z tego da się zaradzić dużą ilością ciężkiej pracy i odrobiną czułości. Obrzydliwy smród dochodzący z budynku stacji, jego przepełnionej odchodami łazienki, był zupełnie inną parą kaloszy. Zerknąłem w jego stronę, krztusząc się lekko. Będzie to trudny i bardzo nieprzyjemny problem do rozwiązania. Velvet Remedy dostrzegła mój wyraz twarzy i powiedziała słodko: nie myśl o tym, jak o nawarstwionej lotami kupie łajna, Little Pip. Pomyśl o tym, jak o nawozie moglibyśmy założyć ogród. My, nawet światło słońca nie przepełniłoby mnie większym ciepłem i radością. Moim domem na pustkowiach Westry będzie dawny Nogout, w tym jej biuro. Jakiekolwiek wątpliwości lub troska o to, do czego Gaud nagle potrzebowała skarbca pełnego wspomnień, znikły pod wpływem tego wspaniałego my. Biorę go. Nie kapuję, wymamrotał Kalamity. Teraz pomaga bandytom? Szliśmy razem przez główny plac z trzaskanego kopyta. Podążając za Gaud, Velvet była gdzie indziej, upierając się, że musi zrobić co w jej mocy, by pomóc rannym, mimo że całkowicie wyczerpała zapasy lekarstw, tak naszych, jak i tych ze strzoskonego kopyta. Już drugiego ranka po bitwie, nawet pomimo tego, że było całkiem prawdopodobne,
że sukinsyny, które zabiły rodziców Silverbell, raczej znajdowały się wśród rannych niż zabitych. Już nie będą bandytami, powiedział Gaut z pewnością, z którą nie sposób było się kłócić. Calamity, jak to on, i tak spróbował. Nie zmieni to tego, czego niektórzy z nich się dopuścili. Potrząsnął głową. Nie podoba mi się to. To było pod przywództwem Dedajsa. Gaudyna Greyfeathers uprowadziła biorące udział w bitwie kłuce ze strzaskanego kopyta do zwycięstwa nad łowcami Redaya. Teraz, kiedy zarówno Dedajs, jak i Pantopas zostali wyeliminowani, to do niej kucyki zwróciły się po przywództwo. Mam wielkie plany związane z tym miejscem. Nie będzie to miejsce dla pozbawionych honor zwyrodnialców. Patrzyłem na nią, podziwiając jej słowa i to, w jaki sposób się poruszała. Może nie lubiłam Gaudyny, ale nie mogłam jej nie szanować. I oczywiście była zgrabna, silna i bardzo atrakcyjna, jak na nie kucyka. To co, że jest gryfem? Nie ma nic złego w patrzeniu. Gaut sama zajęła się oboma wrogimi gryfami, zabijając ich magiczną strzelbą energetyczną i swoimi szponami. Zarobiła w bitwie kilka nowych blizn. Uważałam, że tylko sprawiały, że wyglądała jeszcze bardziej imponująco. Miałam nadzieję, że inne klacze myślały podobnie. Ja też miałam teraz bliznę. Oparzenia, choć straszliwie bolesne, mogły zostać całkowicie wyleczone przez użycie magii, ale złośliwe rany zadane wypaczającą, niszczącą magiczną mocą nie goiły się tak łatwo. Niewielka linia oszpeconego, dotkniętego przez magiczną lancę ciała na moim karku miała zostać ze mną do końca mojego życia. Znajdzie się kilka zgniłych jaj, ale zajmiemy się nimi. Gaudyna rozmawiała z Calamitym. Uświadamiałam sobie, że straciłem wątek. Podziwiałam jej boki. Oczywiście w pełen szacunku sposób. Przez to umknęła mi część rozmowy. Każdy kucyk zdał sobie sprawę, że spędzi ostatnie lata łamiąc sobie kopyta dla smoka, który w zamian zamierzał go pożreć. Myślą teraz nad obranymi przed siebie ścieżkami i są gotowi je zmienić. Gaut uśmiechnęła się, spoglądając na Calamity'ego. Ci, którzy tego nie zrobią, na własnej skórze poznają, co znaczy gniew Gaut. W ciągu ostatnich kilku dni dowiedziałem się, że pan Topaz opuścił windę towarową i właśnie wychodził na główny plac, kiedy uruchomiłem alarm. Jego głos był tak donośny, że dochodził aż na powierzchnię. Choć nikt nie słyszał mojej odpowiedzi, kilka tuzinów kucyków usłyszało wszystko, co smok miał do powiedzenia. Wieść szybko rozniosła się wśród ocalałych. Teraz wszyscy znali mnie i moich towarzyszy z imienia i każdy wyrobił sobie na nasz temat opinię. Hej, Little Pip, ktoś zawołał od strony grupy kuców, segregujących po drugiej stronie dziedzińca zdarte z trupów pancerze. Znalazłaś już jakieś kule przeciwko smokom? Sprawdzałaś w spiżarni pana Topaza? Czasem mniej podnoszącą na duchu niż pozostali. Przewróciłam oczyma, starając się ich ignorować. Skupiając się na drodze przede mną, dołączyłam do rozmowy. Co rozumiesz mówiąc o wielkich planach? Gaut zatrzymała się, odwracając głową i spoglądając na mnie badawczo. Najwyraźniej pytanie dotyczyło tajemnic, które wolała zatrzymać dla siebie. Po dłuższej chwili udzieliła mi jedynej odpowiedzi, na jaką mogłam liczyć. Nic ponad to, czego sama bym się nie dowiedziała w ciągu kilku tygodni. Po przedwczesnej, choć malowniczej krwawej śmierci pana Topaza, mamy wystarczająco klejnotów, by przyciągnąć karawany i utworzyć szlaki handlowe. Strzaskane kopyta leży na kilka dni drogi karawanom od Manhattanu i Nowej Apelosy. Gaut posłała mi chytry uśmiech. A słyszałam, że mieszkańcy Apelosy szukają nowych partnerów handlowych. Starałem się na to nie skrzywić, ile tak naprawdę wiedziała Gaudyna. Ta, a ja mam na sprzedaż stodołę Canterlot, parsnął Calamity, uśmiechając się krzywo. Nie przekonasz mnie, że stara najemniczka taka jak Gaudyna Greyfeathers zamierza gdzieś się osiedlić i bawić się w burmistrza. Gaud roześmiała się, był to głęboki śmiech osoby z doświadczeniem. Prawda, wysłałam także, umilkła, szukając odpowiedniego słowa, zaproszenia do wszystkich szponów nie będących aktualnie związanych kontraktem.
Na tym poprzestała, ale byłam w stanie wyobrazić sobie, o co chodziło. A wspomnienia? Zapytałem, głównie z ciekawości. Choć byłam bardzo zadowolona z tego, jak postępowały prace w węźle R7, zwłaszcza teraz, kiedy pozbyliśmy się przyprawiającego mdłości smrodu i zaczęliśmy wprowadzać moje plany budowy zespołu wierzyciach w życie. Zacząłem podejrzewać, że wyszłam na tej umowie gorzej niż Gaut. Nie bardzo mnie to martwiło. I tak miałam pełne juki. Jeśli już, to podziwiałam, jak przebiegła, wydawała się być grywica. Gaut zwęziła oczy. Nie twój interes. Cóż, spodziewałem się takiej odpowiedzi. Kiedy doszliśmy na drugą stronę placu i wkroczyliśmy do wieży strażniczej, usłyszałem grające radio. Kończąca się właśnie antyczna piosenka Sapphire Shores ustąpiła miejsce głosowi DJ Poniego. Witajcie, mieszkańcy Pustkowi. Co u was słychać? Mam dla was dzisiaj sporo wspaniałych wiadomości. Pamiętacie tą małą panienkę ze stajni, która pozbyła się handlarzy niewolników za pylosy i uratowała te wszystkie kucyki? Cóż, nie pytajcie mnie jak, ale przeżyła skok na łebka z klifu w rozpędzonym pociągu. Tak jest, panie i panowie, wróciła. Gaut nie zwolniła kroku. Ale Kalamity zatrzymał się, gapiąc się na mnie z uniesionymi brwiami spod uniesionego ronda kapelusza. Poczułam, że rumienie się mocno, nie wiedząc dlaczego. Więc co u niej teraz słychać, zapytacie? Cóż, siądź się wygodnie i słuchajcie uważnie, bo oto nadeszła pora, żeby DJ Pon 3 opowiedział wam pewną historię. Gotowi? Dobrze, jest to historia małej klaczki imieniem Silverbell. Posłałem Kalamitiemu strapione spojrzenie. Nie podobało mi się to, że chwalono mnie za coś, co tak naprawdę było dobrym uczynkiem Velvet Remedy. Ja tylko namówiłam stróża, żeby przekazał Dicidu naszą prośbę o pomoc. Poczekaj, aż zacznie nazywać cię samokobójczynią. Kalamity zażartował z mojego dyskomfortu. DJ Pon 3 nie wspominał o moim uskrzydlonym towarzyszu ani słowem. I Pegas wydawał się być z tego powodu niezmiernie zadowolony. Obejrzałem się za siebie poprzez plac na kocyki, które teraz, kiedy bitwa była zakończona, zabrały się z zapałem do pracy. Poczułam, jak ogarnia mnie nieco melancholijne uczucie. Koniec tygodnia, pomyślałam. Do tego czasu wieżyczki odzyskane z podniebnego konwoju będą już w pełni sprawne. Będziemy już w pełni zdrowi i wypoczęci. Moje sierść odrastała ładnie w miejscach, gdzie została spalona. Velvet Remedy przestała już martwić się stanem skrzydła Kalamity'ego. Pegas zaczynał już się niecierpliwić. Przyłączył się do mnie, gdyż tak jak on, nie zamierzałam siedzieć z założonymi kopytami, podczas gdy inni byli wykorzystywani i mordowani. Szanował ideę węzła R7 jako bazy naszych działań i planował już założenie warsztatu w jednym z wagonów bydlęcych. Jednak nikt nie zamierzał osiedlić się gdzieś na stałe i bawić się w dom. Velvet Remedy wciąż zamartwiała się stanem najciężej rannych, których zdołała ocalić, ale widziałam, że i ona zaczynała rozumieć, że nie mogła zrobić już niczego, czym nie mogłyby się zająć inne kucyki. Wkrótce i ona zapragnie opuścić to miejsce. Słowik nie zakończył jeszcze swojego lotu. Ja za to chciałam zdeptać okrutny cień niewolnictwa Redaya, który ukrywał duszę Questrii ciemnością. Był to jednak cel zarówno niejasny, jak i absurdalnie ambitny. Udowodniłam, że potrafię ocalić pojedyncze osoby, ale nie byłam na tyle arogancka, by wierzyć, że mogę zmienić kursy całych armii gospodarek. Tak naprawdę jedynym wyraźnym celem, jaki widziałem przed sobą, było spotkać się z DJ Pon 3. Liczyłam raczej, że to on wskaże mi kierunek. Dodatkowo, wysłuchawszy w ciągu ostatnich kilku dni jego transmisji, pomysł nagrania muzyki Velvet dla jego stacji podobał mi się coraz bardziej i bardziej. Kiedy skończy się ten tydzień, nadejdzie czas, żeby wyruszyć w dalszą drogę. Byliśmy gotowi, by wyruszać, to znaczy za wyjątkiem Velvet Remedy. Patrzyłam, jak leży na podłodze wagonu, który wybrała dla siebie, poszturchując leżące przed nią wspomnienie, znalezione we wraku dostawy Dicidu.
Jeszcze go nie obejrzałaś? Spytałam zaskoczona. Velvet spojrzał na mnie z uroczo potulnym wyrazem twarzy. Po tym, co znaleźliśmy w skarbcu? Jak mogłam? Miałam nadzieję, że jest w Fluttershy, ale teraz chwyciła kryształową kulkę między kopyta i uniosła do poziomu oczu. Co, jeśli to zeznanie? Co, jeśli to coś złego? Rozumiałam ją. Pamiętałam swoją reakcję, kiedy zdałam sobie sprawę, że Velvet nie była więźniem kołosu z Starej Apelosy. Pomimo, że okazało się, że stały za tym szlachetne pobudki, wiedziałam, jak bolesne doświadczenie było zobaczyć, jak kucyk, którego stawialiśmy sobie za wzór, spada z piedestału, na którego wynieśliśmy. Chcesz, żebym obejrzała je pierwsza? Zaproponowałam. Medyczka uśmiechnęła się z wdzięcznością i skinęła głową, położyła wspomnienie na podłodze i odeszła na bok. Wzięłam głęboki oddech, przełykając z nagłym wahaniem. Nigdy wcześniej nie oglądałem wspomnienia. Z logicznego punktu widzenia wiedziałam, czego się spodziewać. Odtworzenia wydarzeń z życia innego kucyka. Mówiono mi, że takie zapisy zawierały doświadczenia słuchowe, wzrokowe, dotyk, zachowywały nawet smak i zapach. Ale czy będzie ostre i wyraźne, czy też rozmyte pod wpływem upływu czasu? Czy zobaczę wydarzenia takimi, jakie były, czy też będą one przefiltrowane przez perspektywę i uprzedzenia ich oryginalnego posiadacza? Czy wyczuję jego myśli? I czy będę w stanie odróżnić je od swoich własnych? Poczułam się trochę słabo, ale czułam też wielką ciekawość. Velvet Remedy patrzyła na mnie i jej obecność przypominała mi, czemu to robię. Uklękłam, pochylając się w przód. Dotknęłam rogiem wspomnienia i skupiłam się lekko. Zalało mnie dziwne uczucie spadania, a wagon, Velvet i cała pustkowie Equestrii znikły, zastąpione przez całkiem inną rzeczywistość. Stałam na scenie, a raczej stał na niej kucyk, którego oczyma patrzyłam, które uszami słuchałam. Dziwnie przypominało to paraliż. Czułam to, co czuł on, ona, ale nie mogłam sama wykonać żadnego ruchu. Nagle poczułam ogromną ochotę, by przygryźć sobie dolną wargę. Ochotę, za którą podążyła panika spowodowana tym, że nie mogłam tego zrobić. Spoglądałem ponad zatłoczoną widownią, w dużym i raczej przyjemnym teatrze. Wiele z kucyków pośród tłumu zajętych było rozmową, a cicha burza ich nakładających się głosów wypełniała całe pomieszczenie. Wszystko było przyciszone i nieco rozmyte, ale mimo to wciąż byłam w stanie dostrzec twarze pojedynczych kucyków. Taki poziom detali definiował wspomnienie jako surowy zapis wydarzeń wykonany przez mózg kucyka, którym, z braku lepszego słowa, jechałam. Raczej nie jest coś, co ów kucyk mógłby sam sobie przypomnieć. Chciałam przyjrzeć się bliżej ścianom sali. Miałam dziwne wrażenie, że nie tyle były wyłożone drewnem, co naprawdę były złożone z żywych drzew. Podobnie do biblioteki w Ponyville, ale, co oczywiste, mogłam patrzeć tylko na to, na co patrzył ten kucyk. Skupiała się ona na tym, choć uroczo ślicznym, żółtym Pegazie, z długą różową grzywą zasłaniającą znaczną część jej twarzy i z podobnie różowym ogonem, który przeszedł niechętnie obok niej w kierunku podium stojącego na środku sceny. Żółty kucyk idąc wpatrywał się w podłogę, jakby bojąc się nawiązać wzrokowy kontakt z tłumem, dopóki nie znalazł się za podium, osłaniającym im niby tarcza. Uderzyło mnie wyraźnie podobieństwo między tą klaczą oraz tą z billboardu, który widziałem tydzień temu, choć nie potrafiłem sobie wyobrazić, jaki splot wydarzeń sprawił, że kucyk będący twarzą kampanii reklamowej marchewkowej coli został jedną z najważniejszych klaczy w rządzie. Przepraszam? Czy mogę prosić o uwagę, jeśli wam to nie przeszkadza? Potężny system głośników wzmocnił jej głos, tak, że niemal osiągnął on głośność normalnej rozmowy. Mimo to tłum natychmiast ucichł. Każdy kurs i klacz na widowni zwróciła całą swoją uwagę na żółtą klacz z trzema różowymi motylkami, jako uroczym znaczkiem. Natychmiast rozpoznałem ten wzór. Velvet Remedy powiesiła medyczne pudełka w jej wagonie w Apelosie, tak, że motylki na nim układały się w taki właśnie wzór. Dziękuję, pisnął Pegas, wyglądając na zaskoczoną tym, że nagle stała się centrum uwagi tylu kucyków.
uświadomiła sobie, że nie była ona na tyle asertywna, by aż tak przyciągać ich uwagę. Kucyki na widowni nie słuchały z posłuszeństwem, a tym bardziej ze strachu przed klaczą na scenie. Nie, to co widziałam nie było nawet szacunkiem, to była miłość. Tak, wiem, że wszyscy jesteście bardzo, bardzo zajęci. Nie zajmę wam dużo czasu. Ja to rozumiałem, ale ona chyba nie. Fluttershy bała się, że ich urazi lub sprawi im kłopot. Sądząc po ich twarzach, wątpiłam, by było to w ogóle możliwe. Księżniczka Luna dała nam, to znaczy pozwoliła nam, mamy nowy projekt. Usłyszałam kilka parsknięć, kilka kłóców w tłumie zarżało. Niezależnie od tego, jak kochali klacz stojącą na scenie, najwyraźniej nie uważali tego za dobre wieści. Żółty Pegas pisnął, krzywiąc się z lekka. Proszę, wszystko jest w porządku. Wiem, że wszyscy jesteśmy przepracowani i że każdy zrobił już tak wiele. Wszyscy wspaniale sobie radzicie. Dodając ostatnie zdanie, uśmiechnęła się do nich ciepło. Jeśli cała woda w stajni dwa zamarzłaby, ten uśmiech by ją rozpuścił. Ale to naprawdę ważne. Rozmawiałem z księżniczką Luną i naprawdę chcę zająć się tym projektem. Popieram go całkowicie i naprawdę mam nadzieję, że wy także go poprzecie. Głosy protestu ucichły, wszyscy słuchali. Ta okropna, straszna wojna trwa już tak bardzo długo i skrzywdziła już tak wielu. W jej głosie usłyszałem smutek i krzywdę, słodka, miłosierna Celestio. Chciałam pocałować do niej i przytulić ją. Chciałam kłamać, mówić jej, że wszystko będzie dobrze. Więc Luna powiedziała, że Ministerstwo Pokoju powinno pracować nad sposobem na zakończenie wojny, aby zebrać wszystkich, kucyki i zebry, przy stole dyplomacji. Jakiś kłóc, którego miałem wielką ochotę kopnąć w twarz, odważył się zapytać, ale czy wtedy nie stracimy wszyscy pracy? Usłyszałem, jak Fluttershy szepcze wyjazd modlitwy. Niech Celestia usłyszy twe słowa. Zatoczyłam się, zachłystując się, jakby wstrzymywała oddech, a mój własny świat na powrót przedarł się przez wizję. Niczym fala powodzi, potrzebowałem kilku chwil, żeby złapać równowagę. Velvet Remedy patrzyła na mnie swoimi wielkimi, pięknymi oczami. Uśmiechnęłam się do niej i wylewitowałam wspomnienie w jej stronę, ostrożnie skupiając magię raczej wokół niego niż na nim samym, tak? Żeby nie zapaść w nie na nowo. Nie jest złe. Podróżowaliśmy prawie cały dzień pod łupkowo szarym niebem. Zimny, martwy szkielet Manhattanu rozciągał się przed nami, wciąż odległy o co najmniej dzień drogi. Jednak nawet tutaj zdawało się odczuć niszczącą moc bomby ogniowej. Choć płomienie nie dosięgły miejsca, w którym się znaleźliśmy, to potężna fala uderzeniowa poprzewracała drzewa i obróciła budynki w gruzy. Podeszliśmy do małego, skromnego domu stojącego nieco na uboczu, kilka mil dalej od Manhattanu, niż reszta otaczającego przedmieści. Drzwi wejściowe zwrócone były w stronę przeciwną do miasta, tak jakby budynek nie chciał patrzeć na znajdujące się za nim miejskie monolity. Dzięki temu drzwi przetrwały nienaruszone, podczas gdy reszta chałupy zapadła się do środka. W takiej odległości uszkodzenia spowodowane przez bombę nie mogły być większe niż po silnej wichurze. Naruszyły jednak one drugą stronę domu na tyle, by upływ czasu mógł dokończyć dzieła zniszczenia. Kiedy podeszliśmy bliżej, Kalamity szepnął. Ktoś jest w tym domu. Zbił się w powietrze, bezszelestnie podlatując bliżej, aby lepiej się przyjrzeć. Chwilę później wrócił z uśmiechem na ustach. W porządku, to tylko wędrowny handlarz, który schronił się w ruinie. Nie przejmujcie się sobą. Wydaje się być oswojona. Pegas obrócił się w powietrzu i poleciał przywitać się z kupcem. Velvet Remedy pokłusowała za nim, okrążając nieistniejącą zachodnią część budynku. Kiedy szłam za nią, zauważyłam, że ktoś przybił do drzwi wejściowych nagranie. Wyglądało na bardzo stare i mocno zniszczone. Podejrzewałam, że było tam od czasu śmierci właściciela chaty. Zmieniłam kierunek, podchodząc do drzwi.
a mój feedback wyświetlił zajątkową wiadomość. Na moim błysku pola widzenia powiadamiając mnie, że postanowił nazwać tą akurat zrujnowaną chatę domem Trixie. Już dawno przestałem próbować zrozumieć, czemu mój feedback oznaczał w ten sposób kolejne, pozornie przypadkowe lokacje. Nagranie było w strasznym stanie. Zdjęłam je z drzwi, zamierzając popracować nad nim podczas gdy Calamity targowałby się z handlarzem. Gdzieś z tyłu głowy jakiś głos nalegał, że to może być wystarczająco trudne zadanie, by wesprzeć się imprezowym mentalem. Wiedziałam, że głos kłamał i starałem się go zignorować. Gdy dołączyłam do reszty, kupiec, szpakowaty jednorożec z grzywą koloru kurzu, odziany w typowo handlarskie ubranie, opowiadał Calamity i Velvet Remedy niestworzone rzeczy o ruinach Manhattanu. Sądząc po spojrzeniach, jakie rzucał w kierunku medyczki, pewnym było, że nie widział podobnie urodziwej klaszy od, cóż, bardzo dawna, jeśli w ogóle. Duchy? Zapytała sceptycznie Velvet. Ano, to przez nie nie zapuszczam się sam w głąb Fetlock, znaczy przez nie i przez Manticory. Manticory? Zapytał Calamity. Co u licha leśne stworzenia takie jak one robią w ruinach dużego przedwojennego miasta? Nie mam pojęcia, ale aż się od nich roi w tamtym regionie, lepiej go mijać. Velvet nie miała zamiaru dać za wygraną. No i duchy, handlarz skinął głową. Tak, powiadają. Pamiętajcie, że Manhattan to nie Canterlot, gdzie kuce ginęły powoli w męczarniach. Tutaj, to był moment. Zginali tak szybko, że ich dusze nawet nie zauważyły, że umarli. Nonsens, zdarczała Velvet. Koc w końcu zauważył moje przybycie i posłał mi szeroki uśmiech. Ach, kolejna klientka. Witamy na... Pomachał kolbytem w stronę na wpół zawalonego budynku, którym się znajdował. Potępionym przez Lunę zadupiu. Za jego plecami mechaniczna sowa warkotała i pochukiwała z czubka pozbawionej drzwi szafy. Kiedy otworzyła swój metalowy dziób, zobaczyłem blask niewielkiej magicznej broni energetycznej, ukrytej wewnątrz. Nie jest to wiele, ale zawsze coś. Moja ciekawość zwyciężyła. Ile za ptaka? Kupiec zaśmiał się szorstko. Przykro mi, panienko, stary Gearwing nie jest na sprzedaż. Handlarz nie pożyje długo na pustkowiach, podróżując bez wsparcia. Skinęłam głową, podałam Calamity'emu magiczną lancę, aby dodał ją do reszty rzeczy do sprzedania i usiadłam do pracy nad nagraniem. Zaprojektowano je, by były nieprawdopodobnie wręcz wytrzymałe, ale temu naprawdę się dostało. Lewitując kilka z moich precyzyjnych narzędzi, zdałam sobie sprawę, że będzie nieomal cudem, jeśli uda mi się cokolwiek z niego odczytać. Właśnie zaczynałam pracę, kiedy Velvet Remedy utupnęła nogą. Nie, nie, nie! Uniosłam wzrok, zastanawiając się, czemu sprzeciwia się mojemu zamiarowi i zdałam sobie sprawę, że rżała do Calamity'ego, opuszczając głowę, odepchnęła go z dala od kupca. Co cię napadło? Sapnął. Pozwalasz mu się obrabować, odparła. Pozwól, że zajmie się ten kucyk, który się na tym zna. Patrzyłam na nich zdezorientowana. Handlarz obserwował ich z lekko zmarszczonymi brwiami. Velvet podeszła do niego, a Calamity patrzył z tyłu, jak śpiewaczka ignoruje stos rzeczy, które próbował sprzedać. Nie wspominając o wszystkim, co miał nadzieję kupić, zatrzepotała rzęsami w stronę kupca, rzucając mu spojrzenie, które wywołało u mnie ukłucie zazdrości i zapytała. Ile kosztuje tamta suknia, tamta w wiosennych kolorach? Targowała się, używając swojego wzroku, nie zapominając zauważyć nieśmiało, że każda z sukienek, które oglądała, była w raczej kiepskim stanie. W kilka chwil kupiła 4 suknie za cenę dwóch. Podeszła do Calamity'ego, niosąc kupione sukienki i zapytała go uprzejmie, czy byłeś tak dobry i użył materiału z nich, aby naprawić ową wspaniałą kreację, którą dała mi Little Beep, uszkodzoną w walce z tym okropnym smogiem? Serce podskoczyło mi z radości. Pegas gapił się na nią, zdezorientowany. Handlarz powoli powtórzył w walce z tym smokiem, wpatrując się w śpiewaczkę. A Pokiego nawet nie kupiłaś żadnych lekarstw. Velvet zignorowała pytanie. Bardzo proszę, dodała, uśmiechając się do niego.
Nie minęła chwila, a już brał się do pracy. Wróciłam do zabawy z nagraniem. Po prawie godzinie byłam zadowolona z postępów. Domyślałam się, że jego treść nie jest warta włożonego wysiłku, ale teraz stało się to wyzwaniem. Sama wiadomość przestała mieć znaczenie. Kalebity skończył tymczasem naprawiać przepiękną suknię Velvet Remedy. Byłam pod wrażeniem. Wyglądała prawie jak nowa. Medyczka uśmiechnęła się i dała mu lekkiego buziaka w policzek, wywołując u mnie kolejne ukłucie zazdrości. A następnie wzięła ją i odeszła za pobliską kupę gruzu, żeby ją założyć, co po prawdzie nie miało dla mnie żadnego sensu. Mój pipback wykonał ostatni skan wiadomości, rekonstruując ją. Udało mi się odzyskać prawie całe nagranie. Włożyłam do ucha słuchawkę i odsłuchałam efekt prawie godzinnej pracy. Nie spodziewałem się zbyt wiele, ale jeżeli okaże się, że to ogłoszenie reklamujące krawaty, to będę lekko niepocieszona. White Lip, przykro mi, ale nie zobaczymy się w tym tygodniu. Wiesz, że twoje wizyty są jednym z jaśniejszych punktów mojego tygodnia, ale właśnie otrzymałam niesamowity telefon. Zadzwoniła do mnie Twilight Sparkle. Tak, ta Twilight Sparkle. Zupełnie bez zapowiedzi. To nie jest wspaniałe? To znaczy, znałam ją, kiedy jeszcze ona była nikim, a ja... Nieważne, jestem taka zaskoczona, że w ogóle mnie jeszcze pamięta, a teraz zaprosiła mnie na ten weekend do Manhattanu, żeby pomówić o jej propozycji. Wyobrażasz sobie? Ja, pracująca dla Ministerstwa Magii. A kiedy sama klacz ministerstwa dzwoni do ciebie z ofertą, to musi być coś ważnego. Nie wiem, czy powinnam to mówić, ale wróciłam. O tak, życie Trixie w końcu zmieni się na lepsze. Nie wiem, jak długo będę w Manhattanie, tak dla pewności. Zostaw moje zwykłe zamówienie na progu. 3 butelki mleka i paczkę masła. Zapłacę ci w przyszłym tygodniu, obiecuję. Cały ten wysiłek i odzyskałam zamówienie dla lokalnego mleczarza? Obiecałam sobie, że nie będę się przejmować, ale i tak byłam zawiedziona. Velvet Remedy powróciła, wyglądając niewyobrażalnie urzekająco. Już widziałam ją w tej sukni, a jednak wciąż sprawiała ona, że miękły mi kolana. Handlarz nie miał tej przyjemności i zupełnie go zatkało. A zatem przejdźmy do interesów, powiedziała Velvet z pełnym gracji uśmiechem, unosząc z magią magiczną lancę energetyczną ze stosu z rzeczy, które próbował sprzedać Calamity. Nie jestem pewna, czy stać panu na coś takiego, ale jestem pewna, że uda nam się osiągnąć porozumienie. Nie jesteś pewna, czy mnie... Kupiec próbował się pozbierać. Moja pani, powiedziałbym, że jest warta całkiem sporo, powiedziała z uśmiechem Velvet. Pomyślmy, cała moc broni energetycznej, ale w formie lancy, której każdy może używać bez specjalnego treningu. Druzgocząca efektywna broń, której nigdy nie zabraknie kul lub pakietów iskrowych. Koniec z wydawaniem ciężko zarobionych kapsli na amunicję. Żadnej groźby, że trzeba będzie przeładowywać w krytycznym punkcie walki. Medyczka uniosła lancę w dramatycznym geście i spójrz na jej doskonały stan. Sam klejnot jest wart więcej niż wszystkie nieliczne środki medyczne na pańskim zachwycająco małym zadupiu. Umilkła, spoglądając na magiczną lancę. Po namyśle nie potrafię sobie wyobrazić rozstania z nią. Oczywiście jest dosyć ciężka, ale... Dobra, nie wytrzymał handlarz. Co za nią chcesz? Spojrzał na Calamity'ego, sądząc po wyrazie twarzy, myślał to samo, co ja. Od tej pory to Velvet Remedy zajmie się u nas handlem. Ciało zmutowanego karalucha chrupnęło obrzydliwie pod moim kopytem. Szybko zdrapałem z niego jego resztki o przewrócony drogowy znak. Przenocowaliśmy w domu Trixie i przez ranek zrobiliśmy ładny kawałek drogi. Według mojego bibaka, labirynt szczerniałych, zrujnowanych domów, przez który się przebijaliśmy, niegdyś był przedmieściami zwanymi Fetlock. Posuwaliśmy się powoli, tak duży obszar oznaczał, że wciąż można było tu znaleźć przydatne przedmioty, nawet poza zamkniętymi skrzyniami i sejfami. Niestety, nie lekarstwa. Velvet starała się używać naszych skromnych, uzyskanych u handlarza zapasów oszczędnie, tnąc lecznicze bandaże na 2 lub 3 kawałki, ale i tak nalegała, żeby czyścić i opatrywać skaleczenia,
i zadrapania, aby uniknąć infekcji. Śpiewaczka pisnęła radośnie, kiedy otworzyła starą lodówkę i znalazła w niej kilka butelek, wciąż czystej wody. Nasze manierki były prawie puste, a kilka działających kranów, które znalazłam, sprawiały, że mój pipbag zaczynał tykać, wykrywając radiację w wodzie. I znalezisko było zasłane prosto od Luny błogosławieństwem. Nie było tam żadnego schronienia, a na moim EWS wciąż pełzały czerwone punkty. Zazwyczaj były to zmutowane karaluchy lub okazjonalny, zmutowany gigantyczny jeż. Magiczne promieniowanie zawarte w wodzie zmieniło wiele z zamieszkujących w pustkowie zwierząt w groteskowe i często potworne wersje ich oryginalnych gatunków. Większość z nich nie przeżywała przemiany. Przynajmniej nie byli to bandyci lub łowcy niewolników. Dobrze było w końcu walczyć z czymś innym niż kucyk. Velvet Remedy nabierała wprawy w strzelaniu z pistoletu na igły. Jej moralne obiekcje wobec zabijania najwyraźniej nie obejmowały wygłodniałych, wrogo nastawionych bestii. Calamity podleciał do nas, wracając ze zwiadu. Mamy szczęście, wypatrzyłem miejsce, w którym będziemy mogli się zdrzemnąć w nocy. Velvet i ja pozwoliłyśmy, żeby nas poprowadził. Dwie przecznice dalej. Napotkaliśmy kadłub pasażerskiego podniebnego powozu. Był on w lepszym stanie niż ten, przez który zrobiłem sobie skrót, wtedy pod obrzeżami Cloudsdale. Farba szczerniała do ognia, łuszczyła się pod wpływem czasu, a to, co było pod nią, składało się w równym stopniu z rdzy, co metalu. Był jednak całkowicie nieuszkodzony, gdyż kiedy wybuchł megaczar, nie spadł na ziemię, tylko stał na przystanku. Był także pełen pasażerów, którzy razem z kucykiem zaprzężonym z przodu spłonęli żywcem, kiedy przez fetlok przetoczyła się fala złego, magicznego ognia. Powóz pasażerski był wypełniony zwęglonymi szkieletami i spalonym bagażem. Chcesz, żebyśmy spały tutaj? Zapytała Velvet Remedy, wyglądając na wstrząśniętą. To panure, Calamity, nawet jak na ciebie. Patrząc na pełen szkieletów pasażerski powóz, zacząłem się zastanawiać, kim były te kucyki i jak wyglądało ich życie, czy byli szczęśliwi. Zastanawiałem się, czy powóz zmierzał do Manhattanu, może wszyscy byli w drodze do pracy, może byli wśród nich przyjaciele, rozmawiający o tym, co sobie kupią na mieście. Zgniotłam te myśli niczym silnym uderzeniem kopyta. Apokalipsa sama w sobie zmieniła codzienną egzystencję w pasmo koszmarów i smutku. Nie powinnam jeszcze tego pogarszać, rozmyślając o niej. Coś takiego mogło tylko doprowadzić kucyka do szaleństwa lub samobójstwa. Odwracając wzrok, poczułam iskierkę radości, kiedy dostrzegłam migoczące światło automatu ze Sparkle Colą, stojącego w zaułku zaraz z rogiem przystanku. Zaraz wracam, oznajmiłam, zostawiając Calamity'ego i Velvet przy uprzątaniu wnętrza powozu lub przy dotyczącej tego kłótni jednym z dwojga. Pokłusowałem wzdłuż muru i do zaułka, który, jak od razu zdałem sobie sprawę, był znacznie większy niż przewidywałem. Czerwone wskaźniki na moim EWS stały się tak powszechne, że przestałem zwracać na nie uwagę. Duży błąd. Mantykora odwróciła się, spojrzała na intruza, który właśnie beztrosko wmaszerował do jej legowiska i wydała z siebie ryk, który zwiał mi grzywę w tył. Smród padliny w jej oddechu mówił mi, że właśnie stałem się jej kolacją. Wpatrywałem się w wielkiego, dzikiego potwora z jego potężnymi przednimi łapami, wielkimi skrzydłami i jadowitym ogonem i byłam bardzo wdzięczna losowi, że od kilku godzin nic nie piłam. Nie miałam wyjętej żadnej broni, nie chciałam marnować amunicji na stworzenia, które mogłam zabić kopnięciem lub zdeptać. Manticora nie podpadała pod żadną z tych kategorii, ale i tak obróciłam się i wymierzyłam jej obunożnego kopniaka w nos. To było, jakbym kopnęła ceglaną ścianę. Zamiast odrzucić potwora w tył, posłałam samą siebie na ziemię, twarzą w przód. Manticora uniosła wyposażoną w wielkie pazury łapę i wymierzyła mi cios w plecy. Gdyby nie pancerz Dicidu, uderzenie przecięłoby mi kręgosłup.
Zamiast tego moje przesinaczone plecy przeszył ból, zerwałem się na nogi i zacząłem uciekać. Mandikora ruszyła w pogoń, skacząc za mną. Jestem niska, stwór był większy niż kilka wózków na jabłka ustawionych jeden na drugim. Pościg nie trwał długo. Potwór uderzył mnie łem, wyrzucając je w powietrze. Uderzyłem twardo o jezdnię i potoczyłam się pod niej, aż nie walnęłam w pozostałości ściany sklepu z narzędziami po drugiej stronie ulicy. Mandikora zaszarżowała na mnie, podczas gdy ja, lekko ogłuszona, starałam się podnieść na nogi. W powietrzu rozbrzmiał dźwięk wystrzału siodła bojowego Kalamity'ego. Z przednich nóg stwora trysnęła krew, przez co zatoczył się on, zamiast we mnie trafiając w słup latarni ulicznej, który został wyrwany z ziemi i przewrócił się z metalicznym łoskotem. Zanim Mantychora zdążyła się pozbierać, niesiona magią welwedna wpół spalona sukienka, pochodząca zapewne z bagażu zaśmiecającego powóz pasażerski, przeleciała nade mną i zawiązała się wokół jej głowy, niczym opaska na oczy. Kalamity strzelił ponownie, tym razem w bok bestii. Uniosłam Little Macintosha i wycelowałam. Cofając się, stwór szarpnął łbem, zrzucając opaskę z oczu. Oddałam jeden celny strzał, trafiając w ogon. Siła Little Macintosha rozerwała go na pół, urywając jadowite żądło. Mantikora ryknęła z bólu i rzuciła się na mnie. Tym razem byłam gotowa i zręcznie odskoczyła na bok. Odwróciłam się z powrotem w jej kierunku, wycelowując rewolwer w jej zad. Potwór rozłożył skrzydła, wzbił się w powietrze, lecąc w kierunku Pegaza. Kalamity oddał jeszcze jeden strzał w pierś stwora, zanim ten uderzył w niego całą swoją masą, strącając go z nieba. Bojąc się o przyjaciela, rozejrzałem się, gdzie spadł, podczas gdy bestia zawracała w naszym kierunku. Lotnik jęknął, nie wstając, ale przynajmniej wyglądając na całego i zdrowego. Jego kapelusz leżał na ulicy, niedaleko od niego. Velvet Remedy przykłusowała do mnie, niosąc swoją magią stos ostrzy do pił tarczowych ze sklepu z narzędziami. Jesteś ekspertem telekinezy, użyj tego. Gdy Mandikora zanurkowała w naszym kierunku, wypełniłam powietrze wirującą śmiercią. Velvet właśnie skończyła oglądać wspomnienie z Ministerstwa Pokoju, już przynajmniej 12 raz. I teraz udawała, że nie patrzy, jak gotuje mięso Mantikory. Według mojego piebaka było ono całkiem zdrowe, jak na mięso. Medyczka posilała się naszą ostatnią puszką kukurydzy. Kalamity opędzlował nasze dwie ostatnie puszki fasoli prawie godzinę temu, a potem wpełzł pod powóz pasażerski, żeby czemuś się przyjrzeć. Jeszcze nie wyszedł, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Zaczynało się ściemniać. Powóz był nadal najlepszym miejscem na nocleg, ale będziemy musieli spać na zmianę. Po tym, jak pobijała mnie Mantikora, bolało mnie całe ciało. Prawie zaczynałam być przyzwyczajona do bycia w ciągłym bólu. Kalamity oberwał mocniej, ale jego wstrząs mózgu wydawał się być na szczęście niegroźny. Tylko Velvet Remedy wyszła z walki nietknięta. Starcie było jednak warte całego tego bólu. Gruczoły i jadowe z żądła na ogonie bestii były ostatnią rzeczą, której potrzebowałam, żeby zbudować pistolet na zatrute strzałki według planów nadlezionych w zbrojowni w Starej Apelosie. Z westchnieniem Velvet Remedy podeszła do powozu i przykucnęła, zaglądając pod niego. Wejdź już, na pewno nie ma tam nic interesującego, zawyrokowała. Miałeś poważny upadek i nadal nie pozwoliłeś mi, żebym cię zbadała, z wyraźną determinacją dodała. I tym razem masz się całkowicie rozebrać z tego siodła i pozwolić mi dokonać kompletnych oględzin. Otworzyłam jedną ze sparka coli, które znalazłam po walce w automacie i wzięłam łyk. Ciepła, ale nie całkiem rozgazowana i przepysznie marchewkowa. Kalamity posłusznie wyciągał się spod pojazdu z wielkim śmiechem na ustach. Dobre wieści, ogłosił. Jest praktycznie nieuszkodzona. O czym ty mówisz? Zapytała Velvet, przekrzywiając głowę. Pegas machnął głową w kierunku powozu. Zacząłem kwestionować jego definicję nieuszkodzonego. Wszystkie okna były wybite, a w dachu ziało kilka dziur. Ale jej burcie zawet żarła
otwór wielkości dwóch kopyt. Mówię o tym, że w przeciwieństwie do tego, który widziałyście poprzednio, ta piękność jest czymś więcej niż bombą czekającą, żeby odpalić. Odwrócił się z uśmiechem w stronę pojazdu. Mógłbym ją naprawić, potrzebuję tylko regulatora przypływu. Ją? Zerżała Velvet. Ano? Calamity machnął skrzydłami, unoszących w powietrze. Uniosłam brew. Regulatora przepływu? To dość konkretna część. Na pewno nie coś, co tak po prostu przypadkiem znajdziemy. Lotnik opadł z powrotem na ziemię. Ta, no wiem, ale pomyślcie tylko. Jeśli byśmy go znaleźli, to mógłbym ciągnąć was i cały nasz ekwipunek dookoła pustkowi Equestrii. Koniec z wielodniowym kursem przez niebezpieczne tereny. Ach tak, parsknęła Velvet Remedy, bo dotychczas tak świetnie sobie radziłeś z innymi pojazdami. Przypomniałem sobie pociąg i wózek na jabłka. Być może wchodzenie na pokład czegoś, co jednocześnie było bombą, nie było jednak takim dobrym pomysłem. Nie powiedziałam jednak tego głośno, nie chciałam studzić entuzjazmu mojego przyjaciela. I tak nie mieliśmy potrzebnej części, a wszelkie rozważania mogliśmy odłożyć do momentu, kiedy w końcu ją znajdziemy, co najprawdopodobniej nigdy nie nastąpi. Medyczka tymczasem poszukiwała Calamity'ego, żeby zdjął skrzydło bojowe i jego uprząż. Wiem, że sam je zbudowałeś i że wolisz mieć je na sobie, ale doprawdy jestem z wami od ponad tygodnia i nawet nie widziałam twojego uroczego znaczka. Preferencje co do ubioru to jedno, bycie upartym to coś zupełnie innego. Skupiałam się wtedy na kolacji, ale to przyciągnęło moją uwagę. Jak o tym pomyśleć, to ja również nie widziałam jego znaczka. Zawsze miał na sobie przynajmniej uprząż i juki, poza momentami, kiedy brał kąpiel. Zawsze dawałam mu wtedy trochę prywatności, choć głównie dlatego, że w ogóle nie interesowało mnie patrzenie na myjącego się ogiera. To dlatego, że go nie mam. Co? Niemożliwe. Mnie samej zajęło całą wieczność, żeby zmusić mój do pojawienia się, ale i tak miałem go lat. Jak mógł go nie mieć dorosły kłoc? Och, Velvet Remedy odwróciła wzrok, wyraźnie nie będąc pewną, jak na to odpowiedzieć. Calamity zaśmiał się cichym, pozbawioną radości śmiechem. To nie tak, kiedyś miałem, ale teraz już nie. Co? Velvet powtórzyła moje myśli, choć znacznie bardziej dramatycznie. Pegas spojrzał na nas obie, po czym westchnął ciężko. A, cholera, w sumie mogę wam powiedzieć. Zdjął siodło bojowe i zaczął odpinać paski uprzęży. Wypalono mi go. Co? Dlaczego? Wymamrotała Velvet. Kto mógł coś takiego zrobić? Moi bracia, odrzekł Calamity, nie tak spokojnym tonem, jak zamierzał. Słuchaj, to właśnie robią z takimi Pegasami jak ja. Jak ty? Zapytałam, pamiętając, że już kiedyś to powiedział, skinął głową. Opowiadałem wam o Pegazach. Cóż, mówią, że kiedy Megacza rozniesił Clausdale, wszystkie Pegazy opuściły Equestrię i ukryły się za ich sufitem chmur. Wszystkie, za wyjątkiem jednego. Przerwałem jedzenie, wydawało mi się niewłaściwe w tej sytuacji. Pociągnęło mu jednak łyk z Sparkle Coli, słuchając jego słów, najwyraźniej będących początkiem jakiejś historii. Powiadają, że Rainbow Dash zobaczyła, co robią pozostałe Pegazy i że odwróciła się od nich tak, jak one odwróciły się od tych, którzy zostali na dole. Kto taki? Velvet Remedy przerwała mu najtaktownie, jak trafiła. Calamity uśmiechnął się. Rainbow Dash, najlepsza z nas, jak twierdzą niektórzy. Klacz, która wyszkoliła Pegazy, także stała się najbardziej elitarną i budzącą największą grozę siłą bojową zarówno w Equestrii, jak i poza jej granicami. Klacz Ministerstwo Odlotu, kucyk, który przysięgam, że czekał, żeby to powiedzieć, akurat wtedy, kiedy będę robiła kolejny łyk napoju, zakrztusiłam się gwałtownie, wypluwając Sparkle Cole przez usta i nos. Będę czuła zapach marchewki całymi tygodniami. Ministerstwa czego? Zachłysnąłem się ze łzami w oczach. Wiedziałam, że odciągam go od głównego wątku, powieści, ale w ogóle mnie to nie obchodziło. Calamity uśmiechnął się, widząc moją reakcję. Ministerstwo odlotu. A czymże to, powiedz, proszę, się ono zajmowało? Zapytała Velvet Remedy. Calamity wzruszył ramionami. Z tego co wiem, niczym.
Pamiętasz, jak stróż opowiadał nam o ministerstwach? Dodał po chwili. Cóż, ja słyszałam nieco inną wersję. Pegazy nigdy nie mówiły nic o pozostałych klaczach, ale o Rainbow Dash tak. Według historii, którą słyszałem, kiedy księżniczka Luna powiedziała jej, że dostanie własne ministerstwo, Rainbow Dash od razu oznajmiła: moje ministerstwo będzie odlotowe. A kiedy zapytano ją, czym takie ministerstwo będzie się zajmować, odparła: coś sobie wymyślą. Rainbow Dash była zbyt zajęta walką o zwycięstwo w wojnie, żeby zabrać sobie głowę prowadzeniem państwowego urzędu. Gapiłam się na niego, zdumiona, zabrakło mi słów. To interesujące, odezwała się w końcu Velvet Remedy. Więc owa Rainbow Dash była bohaterką dla kucyków Pegasów. Oczy Kalamitego zwęziły się. Z naciskiem na była. Nie spodobało się jej zamknięcie nieba i ucieczka za chmury. Więc odleciała. Nigdy jej tamtej pory nie widział. A Pegazy zmieniły swoją opinię o niej bez mrugnięcia okiem. Ogier skończył zdejmować uprząż. Opadła na ziemię, odsłaniając bok oszpeconym magicznym piętnem. Jego uroczy znaczek został wymazany, zastąpiony okropną blizną w kształcie chmury z zygzakiem pioruna. Jestem Daszytą, powiedział Calamity. Dla nich to oznacza zdrajca. Nad naszymi głowami przetoczył się grzmot. Nie było jeszcze południa, a niebo już ciemniało tak bardzo, że przypominało to wczesną noc. Pierwsza kropla deszczu spadła mi na nos, a kolejna zaraz potem na ucho. Opuściliśmy fetlock i wkroczyliśmy w obszar prawiastych wzgórz, od czasu do czasu rozmaicanych, nie wiedzieć czemu, połaciami piasku. U stóp kolejnego wzniesienia znajdowało się jezioro, na którego brzegu dostrzegłem chatę i kilka zatopionych łodzi wiosłowych. Kiedy tam podeszliśmy, mój jak zawsze pomocny Pipback oznajmił, że była to chata Silhusa i że właśnie ją znaleźliśmy. Wylewitowałem Little Macintosha i użyłem celownika, żeby lepiej się jej przyjrzeć. Pod ścianą ustawiono narzędzia. Zobaczyłem też blask sprawnego terminala w osłoniętej zewnętrznej dalkowie. I czy to wieżyczki? Przy każdym rogu chaty na ziemi znajdowały się zakamuflowane metalowe obiekty. Być może pomyślałem tak ze względu na moją niedawną pracę nad nimi w węźle R7. Jeśli były to wieżyczki, to w większej części ukryte pod ziemią. Czekajcie, zawołałam, zauważając szpecący krajobraz dziury w trawiastym zboczu dookoła budynku. Ślady po zdetonowanych minach lądowych. Trawa była akurat tak wysoka, że były one zupełnie niewidoczne, aż do momentu, kiedy ktoś by na nich stanął. Calamity i Velvet Remedy zatrzymali się, patrząc na mnie z niepokojem. Otworzyłem usta, żeby powiedzieć im o minach, lecz przerwał mi inny głos. Proszę, kogo my tu mamy? Głos był królewski, majestatyczny, przerażający. Skrzydlaty jednorożec nagle pojawił się dokładnie na wprost nas. Velvet Remedy wydała z siebie krótki pisk. Pamiętamy cię, zapylosy. Opadła mi szczęka. Nie, to niemożliwe. Gdy się jednak przyjrzałam, zobaczyłam, że to była inna pseudobogini niż ta z miasta handlarzy niewolników. Jej umaszczenie było niemal identyczne, były jednak pewne różnice w jej twarzy, grzywie i bokach. Powietrze po obu naszych stronach zadrżało i pojawiły się dwie kolejne złowrogie uskrzydlone jednorożce. Czarę niewidzialności? Jęknęła Velvet, najwyraźniej zaczynając tak jak ja uważać, że pustkowia zwyczajnie nas nienawidziły. Pseudobogini otoczyły nas, każda była inna, ale tylko odrobinę, jakby wszystkie były siostrami. Rozejrzałem się w panice dookoła, ale na falujących wzgórzach nie było ani jednego wagonu kolejowego. Zatopiona łódź nie wystarczy. Nie jesteście zdobyczą, której szukałyśmy, powiedziała jedna z nich. Ale i tak zabicie was będzie dla nas radością, niemal zamruczała trzecia. Przypis. Następny poziom. Nowy profit. Kontrkłus. Twoja zręczna praca nóg lub skrzydeł, jeśli jesteś Pegazem, utrzymuje się z dala od zagrożeń. Twoi przeciwnicy otrzymują karę -5 do zdolności bojowych, kiedy atakują ciebie.